Od 2015 roku do dnia dzisiejszego tylko 4 zespoły nieprzerwanie jeżdżą na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych i wszystkie z nich potrafiły w tym czasie chociaż raz zdobyć tytuł. No prawie wszystkie, ponieważ jest w tej czwórce drużyna, która mimo już ponad 8 lat z rzędu w Ekstralidze nie zaznała nawet smaku playoffów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o fenomenie GKM-u Grudziądz i problemach, które towarzyszą im w obecnym sezonie. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy. Gołębie swój pierwszy sezon po awansie do Ekstraligi w 2015 roku nie mogli zaliczyć do udanych, ponieważ z dorobkiem 10 punktów skończyli oni na ostatnim miejscu. Jednak o dziwo nie spadli oni z ligi. Dlaczego? Otóż zespół z województwa kujawsko-pomorskiego uratował wtedy fakt, że pierwszą ligę wygrał łotewski Daugav Pils, który nie mógł awansować klasę wyżej. Natomiast Stal Rzeszów, która zakończyła rozgrywki tuż przed GKM-em, nie otrzymała licencji na start w kolejnym sezonie. I tak oto przy odrobinie szczęścia Grudziądzani już rok później zaliczyli świetny występ, zajmując 5. miejsce z zaledwie punktem straty do 4. Sparty Wrocław. Od tej pory tylko raz udało im się powtórzyć ten wyczyn, zdobywając również 16 punktów w sezonie 2019, jednak znowu nie wystarczyło to do playoffów. 2017, 18, 20 oraz 2021 to z kolei bardziej walka o utrzymanie, która za każdym razem kończyła się sukcesem, tylko problem w tym, że w Grudziądzu chcieli więcej. Rozgrywki 2022 były ogromną szansą na to, by w końcu Gołębie nie kończyły ścigania po fazie zasadniczej, ponieważ już tak naprawdę przed sezonem było wiadomo, kto spadnie, a jako iż fazę playoff powiększono do 6 drużyn, Grudziądzanie mieli duże nadzieje, które jednak zostały rozwiane. Mimo świetnej inauguracji, z meczu na mecz GKM tylko osuwał się w tabeli i niestety musiał pogodzić się z po raz kolejny przedostatnim miejscem. Aktualnie jesteśmy już prawie w połowie sezonu 2023 i mamy tylko jedną drużynę, która do tej pory nie wygrała ani razu. Tak, jest nią właśnie drużyna z Grudziądza. Rok temu rozmawialiśmy o tym, dlaczego Ostrowia Ostrów zaprezentowała się tak słabo na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych i w tym przypadku problemem były transfery. Patrząc na działania przedsezonowe GKM-u, wydaje się, że to akurat nie powinno być problemem, ponieważ ściągnięto Maxa Flicka, a do klubu po rocznym rozbracie z Żużlem zawitał również Vadim Tarasienko. I trzeba przyznać, że ta dwójka spisuje się na miarę swoich możliwości. Gorzej sytuacja wygląda z Glebem Czugunowym, który natomiast zalicza obecnie swój najgorszy sezon w karierze. Dlatego też nasuwa się pytanie, czy nie za szybko pozbyto się Norberta Krakowiaka, który mógłby wskoczyć w miejsce zawodnika U24. Oczywiście walka o skład nie zawsze przekłada się na dobre morale w drużynie, ale fakt, że w każdym meczu Gołębie kręciły się w okolicach 40 punktów, pokazuje nam, że tak naprawdę nieco lepsza dyspozycja jednego zawodnika mogła dać duże punkty meczowe. Tak było w meczu z Częstochową, tak było w meczu z Wrocławiem i tak było w meczu z Krosnem, czyli jednym z najważniejszych meczów dla tej drużyny w walce o utrzymanie, który natomiast położył, jeśli można to tak powiedzieć, Niki Pedersen, ponieważ spokojnie miałby on szansę na dwucyfrówkę, jednak już po drugiej serii startów został pokonany przez Krośnieńską Nawierzchnię. Jakby nie było, kibicom grudziąckiej drużyny kończy się cierpliwość, a meczów do zakończenia sezonu coraz mniej. Czy uda się rozwiązać ten wewnętrzny problem na czas, czy jednak z końcem sezonu pożegnamy GKM Grudziądz? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach.